Dobrze, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj strój, znaczy kolor mojego stroju odzwierciedla moje samopoczucie. Chociaż ostatnio dość często ubieram się na czarno, ale dzisiaj to ma wyjątkową symbolikę. Miałam takie realistyczne sny w nocy, takie hardkorowe, po prostu masakra, i obudziłam się rano. Nie wiedziałam, czy to już jest rzeczywistość, czy tamto to była rzeczywistość. Jestem niewyspana i jadę do Gdyni na rezerwie, także życie na krawędzi. Już jestem w Gdyni. Słuchajcie, przyjeżdżam do miejsca docelowego, cały parking zawalony. Podjeżdżam i nagle wyjeżdża pan. To jest po prostu niesamowite. Także płacę za parking i lecę załatwiać moje sprawy. Jedną sprawę już załatwiłam. Postanowiłam, że wam pokażę, jak pięknym miastem jest Gdynia. Ponieważ mam za pół godziny jeszcze jedno spotkanie tutaj, ale w innej części miasta. Jezu, jak głośno! Żeśmy pogadali. Więc jest słonecznie, jest zimno, naprawdę jest dzisiaj bardzo zimno, ale jest pięknie. I właśnie chciałam się tutaj troszkę przejść i wam troszeczkę pokazać tego miasta, bo nie często tu jestem, aczkolwiek teraz będę trochę częściej. Nie wiem, czy każdorazowo będę vlogować, ale tak to wygląda. Chciałam kupić jakieś pieczywo i tak w sumie też po to tutaj idę w górę ulicy, ale nie mogę nic wyczaić o Starbucks. Pora na posiłek. Jestem z moją psiapsi, której twarzy wam nie pokazuję. To jest tajemnicza postać z zakadru w restauracji Menya Musashi. I ona jest w forum, że tracimy promocyjne ramen. One są, słuchajcie, za 13 zeta. Ta promka ma trwać, nie wiem, pani powiedziała, że chyba do końca marca. Więc po ramenikujemy sushi i lecimy spalać kalorie na zakupy. A co do pani podjadę? A, bo to jest ten bakłażan z przystawek. Też fajny. Fajne herbatki. No w ogóle bardzo sympatyczne miejsce, wam powiem. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ jem dobre rzeczy. I tak, rameny były bardzo pyszne, naprawdę. Za taki pieniądz, bo teraz jest promka, za 13 zł mały ramen. 4 różne do wyboru. To super opcja. I tak się zastanawiam, właśnie tu gadamy sobie, który sushi jest najlepszy. I powiem wam, że wszystkie mi tak bardzo smakują, że ciężko mi tu wskazać faworyta. Okej, okay, na chwilę obecną, na co miałam ochotę? Nie miałam ochoty na nic ciężkiego, smażonego, dlatego tempura będzie na drugim miejscu, a na pierwszym będzie ten California z Filadelfią. On jest taki lekki, orzeźwiający, bardzo fajnie zawinięty, zbity, dobre produkty, bo ostatnio tutaj byłam, to sushi nie było perfekcyjnie zwinięte i gdzieś tam, wiecie, no, z tych rolek niektóre jakieś tam elementy wypadały, a mnie to strasznie wkurza, a teraz jest po prostu idealnie, mega się postarali. No i smak. I tu jeszcze bakłażan mamy. Pani operator. Czy zmieści dwa? Czy zmieścisz dwa? Lola pokaże, jak to się robi. Tutaj trzeba namoczyć. Tak, tak można, dokładnie. Żeby był bardziej słony, zrobić tak, ale wtedy możemy stracić nasz kawior. Uwaga, haps. Możemy stracić ikrę. Doświadczona. Pierwsze miejsce, drugie i to też drugie. No nie mogę trzeciego, bo trzecie to już jest taka, wiecie, z takim mają, bo już z czarnym jadłam. Kończy mi się. Muszę dolać. Nie czuć tego smaku sera, bo on jest zdominowany krewetką w tempurze. Ale on też dodaje tutaj taki fajny, ciekawy finish. Finiszowałaś? Tak. No i teraz tutaj mamy taką propozycję z susikiem krabowym. I tutaj naprawdę czuć tego kraba. A w środku jest okoń pieczony.
Oko pieczone? Tak, pieczone oko na Maroko. To jest taki posmak takich prażonych ziaren. I nie wiem, skąd to pochodzi. Pewnie te białe są chyba lekko przyprażone, ten sezam. Moim zdaniem to jest zbędne. Bo ja bym wolała, żeby mocniejszym tutaj akcentem smakowym był ten krab. Nie zmienię faktu, że to jest bardzo dobre, ale ja bym tutaj zmieniła jakby wyważenie tych smaków. Proporcje tak zwane. No, mogłabym być krytykiem kulinarnym. Nice? Mhm. Akurat na kolejną sesję zdjęciową, ale nie będę z nim wyobraźni, żeby oddać po zdjęciach. Wiadomo. One dziwnie tu tak wyglądają, nie? Prześwit. Czy to jest normalne? Ale fajne te oczy. It's normal. Fajne są. I think. No, ale się mega śnają. Jedzenie jeszcze sushi po ramenie to jest już tłumacz. Ja nie wiem. Jeszcze tyle. Na co dzień. Już prawie wróciłam do auta na parking, ale po drodze był sklep sportowy i widzę, że jeszcze są wyprzedaże gdzieniegdzie. A szukam sobie jakichś nowych, fajnych strojów na siłkę. I powiem wam, jakoś nic mnie nie urzeka. To jest w miarę spoko. Co to w ogóle za firma? 140 z 200. No taka wiecie, wyprzedaż bardzo, no bym powiedziała delikatna. Ja lubię jak jest trochę mocniej. To są fajne Under Armour. A nie, sorry, Adidasa one są, ale one mają taki gruby tutaj pas. I to chyba nie jest fason, który ja lubię. Chociaż nie wiem, musiałabym przymierzyć. A jutro. Trzy, dwa, jeden i komentarze. Jesteś wyrodną matką. Zjadłeś sushi. I nie nakarmiłaś rodziny. Nie jest, kochani, ze mną tak źle. Mam dla nich jedzenie na wynos, więc na pewno, możecie mi uwierzyć, moja rodzina z przyjemnością odpocznie od mojego domowego gotowania. Ja nie gotuję codziennie, prawie codziennie, powiedzmy. I powiem wam, że to, czy jestem dobrą kucharką, to jest bardzo względne, bo takie... Mam kilka takich przepisów, które wiecie, robię w kółko i one zawsze są pyszne i świetne, ale ja lubię też próbować różnych nowości. Wiecie, jak mnie pokarało? Postawiłam sobie w samochodzie na kokpicie aparat, żeby z wami pogadać, jak wyjeżdżałam z parkingu w forum. I aparat mi spadł i co się stało z obiektywem? I cały czas mi wyskakuje komunikat, błąd obiektywu, no ale na razie wszystko działa. A ja ostatnio myślałam o tym, żeby już zainwestować w nowy sprzęt. Tak jak wiecie, co to światło jest niekorzystne. Jakieś mam wory pod oczami, takie większe niż normalnie, to założę z okularki. Więc trochę mnie to spięło, ale ja uważam, że nic się nie dzieje bez przyczyny i skoro on spadł, to jest taki sygnał, że powinnam już rozglądać się za nowym sprzętem. No nie? Czy wy też tak to interpretujecie, czy byście się załamali? Jestem ciekawa. Ja jestem, słuchajcie, najedzona w opór, więc na pewno dzisiaj nie zjem kolacji. Gruby cheat, bardzo gruby cheat, bo miałam nie jeść deseru, ale nie mogłam się opanować, bo oni mają naprawdę pyszny ten sernik z maczą. Brownie było jak na mój gust takie poprawne, ale no mojej psiapsi mega smakowało. Więc to też kwestia zapewne kubków smakowych. I co wam chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o sushi, bo cały czas mnóstwo ludzi mnie pyta o takie kwestie związane z... o takie lokalne kwestie, o na przykład gdzie pójść na obiad, na kolację, gdzie zjeść dobre sushi, to powiem wam tak. Sushi 77 nad Gdańską Motławą, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, to u nich naprawdę nie wydacie dużo kasy, a się najecie bardzo dobrym, oni mają bardzo dobre produkty, bardzo dobrze sushi, tam ten sushi master, cały szef kuchni to jest super uzdolniony człowiek, bardzo lubię. Na przykład byliśmy kiedyś w 77 w Sopocie i było, jedzenie było tragiczne, produkty były takie niezbyt, więc to bardzo lubię. Dom sushi nad Motławą w ogóle nie, tam parę miałam podejść i mi tam w ogóle nie smakuje. Bardzo lubię sushi na Szerokiej, to nie jest hashi sushi, tylko, kurczę, nigdy nie pamiętam, tutaj wam napiszę.
Tam jest trochę drożej, ale jest piękne wnętrze, duża przestrzeń, pyszne jedzenie, rewelacyjne zupy, na przykład z krewetki, czekajcie, czy to były krewetki, czy jakiś inny owoc morza, i warzywa w tempurze, i to się wkłada do zupy, i to jest naprawdę przepyszne, nigdzie indziej takiej zupy nie jadłam. No i samo sushi jest bardzo smaczne, hasz jest pyszne, i jest taka fajna ramenownia prowadzona przez tak niesamowitego gościa na przymorzu, i tam też jest bardzo dobre sushi i genialne rameny, i pyszny ramen wegański zjecie też w Gudze. Także to tak z grubsza, jeżeli chodzi o knajpy sushi w Gdańsku. Jeżeli chodzi o Gdynię, no to chyba nie mam tam doświadczenia żadnego sushi, czy też Sopot, ale planuję trochę rozszerzyć takie treści trójmiejskie, więc będzie o tym więcej, co zapewne będzie znienawidzone przez głodnych oglądających. Także sorry, winę tu. Więc tak, ja się jeszcze chwilę wietrzę, tak chodzę po ogrodzie, patrzę, jaki tutaj jest syf, trochę rzeczy jest do ogarnięcia. Ale już nie jesteśmy sami w stanie tego robić, więc będziemy potrzebować wsparcia. I co? Co chciałam rzec? Idę, słuchajcie, montować film. I... A, i przyszła moja paczka z modnej stacji. Będę miała dla was tak fantastyczny mierzymy, tyle pięknych rzeczy. I sukienka na bardzo ważny event. Znaczy ważny, no dla mnie taki, wiecie, fajny, który jest za tydzień, i dress code to black and gold, i ta sukienka jest czarno-złota, jest takim sztosem, więc mam nadzieję, że jutro wszystko szybko załatwię i też ten film nagram, bo no liczę na to, że te rzeczy będą na mnie dobre i będzie piękne, mierzymy, piękne, w ogóle ten butik też jest świetny, ale to wam więcej opowiem właśnie w tym filmie. Więc tak, żegnam się z wami, dzięki, że oglądaliście, nie zapomnijcie o komentarzu, łapce w górę, łapce w górze chciałam powiedzieć, łapce w górę i subskrypcji, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, ale ptaszki śpiewają, pa! Enjoy the show. I'm a walking Liberty Bell.